Cierpliwość to cnota, lecz ten frustrat nie chce dłużej czekać. Baran. Właśnie. Rosjanie osiągają w tym mistrzostwo. Co robić w korku? Przebijać opony. A gdy ktoś kopie wasz wóz? W Rosji za karę tłucze się szybę kijem. Logiczne. Tam nawet postaci z kreskówek idą na całość. Wiedziałem, że Miki to łobuz. Często incydenty na drodze prowadzą do aktów agresji. Wynika ona ze stresu i stylu życia. Ludzie tłumią agresję, a w takich sytuacjach wybuchają. Do aktów agresji dochodzi głównie w miastach. Toronto. Panowie wymieniają uwagi. Kłótnia eskaluje. Kobiety próbują ich rozdzielić. Ta w czerwonym dostaje w brzuch. Gdy pada na ziemię, świadkowie postanawiają wkroczyć. Wydaje się, że już po wszystkim. Kierowca czerwonego dostrzega, że jego dziewczyna dostała i zaczyna od nowa. Akcja trwa 5 minut i angażuje 18 osób. Policja nie jest w stanie dojść, o co poszło. Rzuć go, Sharon, mówię ci. W Rosji też niewiele trzeba. Tego się po pani nie spodziewaliśmy. Widzę, że nie ma żartów. W obliczu przewagi pieszy robi to, co każdy Rosjanin. Rozbija tylną szybę i ucieka na widok babcinej torebki. Agresja była zawsze. Teraz, dzięki kamerom, jest po prostu bardziej widoczna. W takich sytuacjach ludzie zapominają o bezpieczeństwie i rzucają się na przeciwnika. A samochód to nie miejsce do tego. Ani miejsce, ani czas. Mimo to na drogach jest coraz bezpieczniej. Dzięki kamerom pojawia się coraz więcej szeryfów, gotowych stawić czoło groźnym kierowcom w obronie innych użytkowników ruchu. Mało kto decyduje się zgłaszać nieprawidłowości. Noszę pseudonim droid uliczny. Jestem tak zwanym nieoficjalnym funkcjonariuszem drogówki. Kiedyś nosiłem 10 kamer, teraz mam 4. Meldowanie o nieprawidłowościach to mój obywatelski obowiązek. Jazda rowerem po Londynie do łatwych nie należy. To miasto jest jak kocioł.
Lecz w tym chaosie panuje porządek i panują zasady. Ludzie muszą się nauczyć, że jeśli zaczną rozrabiać, to poskarżę policji. Droid pojawia się tam, gdzie jest rozruba. Jak Hulk. Wścieka się i zaczyna działać. Robi porządek. Są kierowcy dobrzy i są źli. Przejazd zbyt blisko rowerzysty oznacza złamanie paragrafu 163. Jestem z krwi i kości, nic mnie nie osłania. Mam segregator grubości Biblii pełen meldunków na policję. Prawdziwy działacz. Nie wszyscy kierowcy chcą się dzielić ulicą z droidem. Jechałem przez Śródmieście. Nagle taryfiarz zajechał mi drogę. Zatrąbiłem i ominąłem go z lewej. Pojechałem dalej. Dogonił mnie i zahamował. Słyszałem jego silnik. Podjechał bardzo blisko i potrącił mnie. Spadłem z roweru. Poleciałem na asfalt, na kolana i uderzyłem bokiem w zaparkowany samochód. Co ty wyprawiasz? Nie wiem, czemu to zrobił. Musiał być totalnym świrem albo po prostu nienawidził rowerzystów. Zrobił to celowo. Wyobraźcie sobie, że ten przygłup odrzucił propozycję kursu, którą złożyli mu policjanci. Kiedy sprawca odrzuca kurs, idzie do sądu. Na rozprawie nie przyznał się do winy. Nagranie przypieczętowało jego los. Dostał 1700 funtów grzywny i 6 punktów. Kierowcy nie szanują rowerzystów. Otrzymujemy sporo nagrań od ludzi, którzy podchodzą do tematu bezpieczeństwa w swojej okolicy poważnie. Cieszy mnie to. Wypełniają swój obywatelski obowiązek. Przyczyniają się do poprawy sytuacji. Po świecie krążą ponad 2 miliardy rowerów. Jeździ nimi 50% populacji. Muszę się nauczyć. Oznacza to również wiele potencjalnych ofiar wypadku. Rowerzyści nie mają lekko, muszą się pilnować, by unikać przeszkód. Na przykład zaparkowanych aut, wysokich krawężników i zdradzieckiego obuwia. Łatwo porzucić nadzieję. To chyba śmiecenie. A to tylko na drogach. W terenie jest jeszcze gorzej. Ja bym się nie odważył. To się źle skończy. Nie mówiłem? Nie ma to jak fachowcy. Nie śmiać się tam, mówi sierżant Dix. Dziś o 8.30 odebraliśmy zgłoszenie. Rowerzysta na autostradzie M25. Na szczęście udało mu się przejść bezpiecznie na drugą stronę. Wtedy ruszył w kierunku zjazdu numer 13. Postanowiłem tam na niego zaczekać. Powiedział, że szukał skrótu do domu. Wprowadził adres do nawigacji w telefonie, a ta doprowadziła go do autostrady. Niestety nie przełączył jej w tryb rowerowy, tylko jechał trasą wyznaczaną dla samochodów. Oczywiście go zatrzymałem, nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że złamał przepisy. Dostał 50 funtów grzywny. Pomogłem mu przejść do trasy A30, którą już dotarł do domu. Dlatego kierowcy powinni bardzo uważać. Na szczęście tego dnia nic złego się nie stało i rowerzysta mógł pojechać dalej. Brawo, sierżancie.
Gdy czujność spada, rowerzyści cierpią. Jesteś cały? Przynajmniej będzie czym zawieźć go do szpitala. Najgorzej, kiedy to rower zwraca się przeciwko rowerzyście. Łańcuch spada w feralnym momencie. Kurier omal nie wtacza się pod autobus. Ten nie ma szczęścia. Coś puszcza i koniec. Za to opera zyska teraz nowy sopran. Rowerzysta nie ma takiej osłony jak kierowca, nawet gdy nosi strój. Nic dziwnego, że 50% ofiar na drogach świata to właśnie rowerzyści i piesi. Jeśli czegoś nie zrobimy, ta liczba będzie rosnąć. Większość kierowców szanuje rowerzystów, lecz to właśnie ta mniejszość jest zabójcza. Większość dróg wciąż faworyzuje samochody. Ludzi to jednak nie zraża. Przejeżdżam rowerem do 60 km dziennie. Mark dobrze wie, jak to jest. To był dzień jak codzień. Mark wyjechał na swój trening. Wyskoczyłem na szosę. Niby bezpiecznie, bo szeroko. Mark jechał trenując do trójboju. Ale tego się nie spodziewał. Wyruszyłem z parkingu dla kamperów. Tam się zatrzymaliśmy. Ledwo 1,5 kilometra dalej ktoś mnie potrącił. Na filmie widać pick-upa, który uderzył mnie lusterkiem w ramię. Roweru nawet nie dotknął. Poleciałem w górę i wylądowałem na plecach, rozbijając kask. Nie wiadomo, dlaczego kierowca zjechał na pobocze. Policjantom powiedział, że mnie nie widział. Później zadzwonił do mnie do szpitala. Usłyszałem, że omijał coś na asfalcie. Następnego dnia powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, jak blisko podjechał, że zapomniał o wystającym lusterku. Zmieniał wersję kilka razy. Jeżdżę od dawna i wiem, jak to jest, kiedy ktoś podjeżdża bliżej, żeby mnie nastraszyć. Czuję, że taki właśnie miał zamiar. Sprawca na szczęście się zatrzymał. Widać, jak wyjmuje telefon i wzywa pomoc. To właśnie on. Kierowca jechał 110 na godzinę. Uderzenie ogłuszyło Marka. Nie pamiętam, co się później działo. Dopiero godzinę i 20 minut później zacząłem odzyskiwać świadomość. Leżałem nieprzytomny jakieś 1,5 minuty. Usiadłem i odpowiadałem na pytania, ale nic nie pamiętam. Mark odniósł poważne obrażenia. Złamałem lewą łopatkę, 7 żeber, miałem zapadnięte płuco, a na głowie szwy po upadku na asfalt. 7 złamanych żeber naprawdę boli. Dzięki kamerze nie było wątpliwości, kto zawinił. Gdy jego agent ubezpieczeniowy obejrzał film, wypisał czek bez marudzenia. On dostał mandat za nieprzepisową zmianę pasa ruchu, za przejazd pociągłej. Jakoś nie przejęli się tym, że prawie mnie zabił. Uznali, że po prostu facet zmienił pas nieprzepisowo i tyle.
Mark szybko odzyskał siły i już 3 tygodnie później wrócił do treningów. Mówili, że nie można, że rekonwalescencja potrwa 12 tygodni. Od razu pomyślałem, już ja im pokażę. Nie boję się jeździć, chociaż zachowuję większą ostrożność. Nie dam się uciszyć. Mark powtarza, że to kierowcy stanowią problem. Wielu kierowców pała do rowerzystów nienawiścią. Nie obchodzi ich, że to może być czyjś ojciec, dziadek, brat czy mąż. W ogóle się nad tym nie zastanawiają. Dla nich to śmieć na drodze. A to mocno niepokojące. Rowerzysta jest 30-krotnie bardziej narażony na obrażenia niż kierowca. Mark widzi jednak w swoim doświadczeniu plusy. Jeśli moje nagranie zmieni czyjeś podejście, jeśli sprawi, że będzie bardziej uważał, to było warto.